Aleksandrze, my to wiemy, ja to trochę tutaj odsłonię rąbek, że ty dzisiaj jesteś chory, prawda? I miałeś problemy z głosem. Więc chciałam ci powiedzieć, że jesteś nieprawdopodobnie wytrwały, dzielny. Choroba filipińska, wiecie, to jest poważna rzecz. Wiem, jak to się kończy. Naprawdę świetny występ, jesteś zawodowcem, absolutnie tutaj zachowałeś się po męsku, bardzo dobrze zaśpiewałeś, no i życzę ci oczywiście jak najlepiej. No tak! No tak! Małgosia! Małgolu, wypowiedz się proszę. Małgorzat! Jeszcze tak do mnie nikt nie mówił, Małgolu. Ale dzisiaj iskrzy. Martines, ja jestem pod wielkim wrażeniem i powiem ci, że trudno mi mówić, bo zaśpiewałeś pięknie, a dla mnie Bocelli jest specyficznym wykonawcą. Dziękujemy. Uwielbiam moich partnerów. Skoro pozostajemy w branży, pamiętajcie, głosujcie na Golonkę, który śpiewał, gruchał. Słuchajcie, słuchajcie, no Aleksander, powiem wam tak. Jeśli Bóg istnieje, to teraz albo płacze, nie zaczepię Szymona, proszę, albo pije, ale na pewno twój wdzięk i twój talent, ty byś sprzedał bilety nawet na bezludnej wyspie. Naprawdę. Jesteś pozdrawiamy panią Ninę. Drodzy państwo, Aleksander, jeszcze jedna jeszcze rzecz. To nie koniec. Okay. Mam nadzieję, że będziesz nam przysyłał widokówki. Ty rozumiesz w ogóle, co my mówimy? Tak? To dobrze. Widokówki. Widokówki dla mnie i włóż $10 filipińskich dla Kuby. Gracias.